Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj Marek Kozubel po drugiej stronie, ale nagranie inne niż zwykle. Będziemy rozmawiać o wojnie informacyjnej. Marku, dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie, Mateuszu, pozdrawiam Ciebie oraz wszystkich widzów i słuchaczy Podróży bez paszportu. Pretekstem do naszego spotkania jest książka Wojna o rzeczywistość, jak walczyć z dezinformacją, propagandą i fejkami na informacyjnym froncie. Dmytro Kuleba, autor, myślę, że znany dla Państwa, który przedstawia 5 sprawdzonych zasad walki z dezinformacją. Z nią się spotykamy na bieżąco, również informując to, co się dzieje na froncie. Wydawnictwo Prześwita to jest publikacja, którą warto mieć, jeżeli w szczególności ten świat infosfery Państwa interesuje. Marku, zapytam Cię może o przeszłość ukraińskiej historii, o Majdan, jeszcze wydarzenia długo przed wojną na Ukrainie. Powiedz mi, miałeś wrażenie, że Ukraina dobrą komunikacją stała? Mam wrażenie, że tutaj chyba Kijów nie miał świadomości albo mało narzędzi może przede wszystkim w walce z Rosją, na przykład od 2014 roku. No tutaj to Dmytro Kuleba wręcz wprost opisuje, jak liczne braki miało ówczesne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i nie chodziło nawet tyle o sprzęt, co po prostu o braki, jeżeli chodzi o po prostu umiejętności personalne wielu pracowników, nie tylko dyplomatów, ale również i osób odpowiadających za kwestie techniczne. I nawet nie chodzi o jakiś, powiedzmy, brak obycia w świecie dyplomacji, ale bardziej te zacofanie. Brak świadomości tego, jak bardzo ważną rolę odgrywają, wydawałoby się, takie przyziemne umiejętności w obsłudze, powiedzmy, komputera, czy umiejętności w zakresie poruszania się w cyberprzestrzeni, mediach społecznościowych. To stało, co ciekawe, na dość niskim poziomie i to rzeczywiście stanowiło dla Ukraińców w roku 2014 niemałe wyzwanie. Dmytro Kuleba aż kilka razy wraca do tematu wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2014 roku i on właśnie tam bardzo często o tym wspomina właśnie w kontekście rozpoczęcia się działań wojennych w Donbasie, czyli początek tej rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą, którą my poznaliśmy szerzej jako tak zwanych separatystów, prawda? I jest tam taki bardzo ciekawy fragment, gdy Dmytro Kuleba wraca do pracy w MSZ-cie i tworzy zespół, to zadaje pierwszej osobie, która do tego zespołu przychodzi, czy umiesz w Photoshopa. I no niestety spodziewana padła przez niego odpowiedź, czyli niestety nie. I on właśnie w tym momencie opisuje, jak bardzo ważne były nawet te podstawowe umiejętności. A dlaczego? Ponieważ dyplomacja schodziła również na ten poziom mediów społecznościowych, typu, no najpierw wtedy to był Facebook, prawda? No jeszcze wtedy też na Ukrainie był dość powszechny, czy taki portal Wkontakcie, to taki, można powiedzieć, odpowiednik właśnie zachodniego Facebooka, no i jeszcze był taki portal Odnopasnyky, czyli taki, można powiedzieć, ich nieodpowiednik naszej klasy. Także trochę tych mediów społecznościowych było. Owszem, już tam pojawiał się Twitter, choć mam wrażenie, że teraz Twitter jest jednak, jeżeli chodzi o to miejsce do komunikacji, bardziej popularny nawet niż Facebook. I myślę, że to nie jest tylko moje wrażenie, ale w każdym razie brakowało Ukraińcom wtedy dostatecznych kadr, które mogłyby z powodzeniem operować również w tej sferze, bo ona się też okazała niezwykle istotna w działalności dyplomatycznej i wtedy faktycznie tego w dużej mierze zabrakło, choć kilka hashtagów, kilka inicjatyw Ukraińcom udało się jednak wtedy przepchnąć. Chociażby hashtag Jedyna Kraina, czyli Zjednoczony Kraj.
Tak jest. Kuleba też przypomina sytuację wydarzenia w związku z katastrofą lotu Malaysia Airlines, czyli zamach dokonany 17 lipca 2014 roku, jak Rosja zręcznie wykorzystała te wydarzenia. No, tutaj przede wszystkim on opisuje takie mechanizmy, jakich użyli Rosjanie, on opisuje mechanizmy dezinformacyjne. I to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo jeszcze później bardzo wiele osób, również na Zachodzie, niektóre również media, wykorzystywały te niektóre rosyjskie fejki. No, do tworzenia czasem jakichś kolejnych rozbudowanych teorii, czy też po prostu wykorzystywano je po prostu bez żadnych zmian obróbek. Ale on to też opisuje, dlaczego Rosjanie to robili, po co to było, dlaczego oni bywało, że jednocześnie wypuszczali kilka wersji, które niekiedy sobie zaprzeczały. To jest bardzo ciekawe, bo my czasem nie dostrzegamy tego, że Rosjanie niekiedy potrafią na temat jednego wydarzenia czy jakiejś innej kwestii, wypuści tak naprawdę kilka różnych fejków, półprawd albo manipulacji. I w zasadzie one niekiedy mocno się wykluczają. Oczywiście powstaje pytanie, po co Rosjanie to robią? I tutaj z jednej strony chodzi o to, żeby po prostu podpasować się do bardzo różnych grup, które mogą być podatne na poszczególne argumenty, ale inne do nich nie trafią. A inny bardzo istotny czynnik, i na tym się bardziej skupia Kuleba, to chodzi oczywiście o kwestię wprowadzenia chaosu informacyjnego, wprowadzenie zamieszania, doprowadzenie do sytuacji, w której tak naprawdę człowiek nie jest w stanie za bardzo zorientować się, co jest prawdą, gdzie się ona znajduje. I niekiedy właśnie, żeby uskutecznić dany fake, Rosjanie właśnie wyciągają jakieś tam fragmenty prawdy i po prostu obudowują te fragmenty już tam kolejnymi teoriami, po prostu obrabiają to wszystko. No, w odpowiedni dla siebie sposób, aby następnie puścić w obieg w mediach społecznościowych, albo nawet w mediach głównego nurtu ten właśnie swój produkt. I Kuleba co prawda nie opisuje akurat tego wątku, bo on miał, z tego co pamiętam, miejsce już po napisaniu przez niego książki. Pamiętajmy, że ona została wydana po raz pierwszy w roku 2018, ale miało miejsce też takie wydarzenie, w którym miał popełnić samobójstwo z przyczyn zupełnie niezwiązanych z katastrofą MH17, katastrofą ze strzeleniem przez Rosjan MH17. Miał popełnić pilot ukraiński, były pilot, który był oskarżany o to, że mógł zestrzelić ten holenderski samolot pasażerski. I Rosjanie umiejętnie wykorzystali nawet wtedy, kiedy już było w zasadzie jasne, że to oni stali za tą zbrodnią, ale starali się jeszcze nawet wykorzystać tą zupełnie niezwiązaną z wydarzeniami z lipca 2014 roku samobójczą śmierć byłego żołnierza. No, który nawiasem mówiąc prawdopodobnie popełnił ją z przyczyn albo politycznych, albo jakiegoś tam zamieszania w kwestie korupcyjne, bo on po prostu w pewnym momencie poszedł w politykę i po prostu wykorzystano to, umiejętnie wpleciono, dodano tam jakoś trochę jakichś wersji, że on może to zrobił albo dlatego, że męczyły go wyrzuty sumienia, albo po prostu wczesne władze ukraińskiego usunęły, bo rzekomo mógłby zostać przesłuchany i coś tam powiedzieć. No po prostu Rosjanie rzucali jednocześnie właśnie różne wersje wydarzeń dotyczące tej samobójczej śmierci. I choć co prawda ten wątek zupełnie się nie pojawia w książce Kuleby, to ja go przytoczyłem właśnie tutaj nie bez powodu, bo on właśnie bardzo ciekawie się też łączy i z tą kwestią opisaną przez Kulebę, jak i z wątkiem zestrzelenia tego holenderskiego samolotu pasażerskiego. Tak jest. Wydaje mi się też, że nastąpiła zmiana jakościowa w związku z tym, co widzimy od 2 lat w tej ukraińskiej infosferze. Ukraińcy dosyć skutecznie przekonują świat, również w internecie, również w prasie, do swoich racji. Wydaje się, że te zasady Kuleby w jakimś stopniu chyba zostały wdrożone. Tak, to prawda. Choć pamiętajmy, że na tej drodze prowadzącej do
powiedzmy, tego sukcesu również w kwestii tej social mediowej dyplomacji, prawda? Bo a był to rok 2022, tutaj się Ukraińcom ewidentnie udało, to pamiętajmy, że Ukraińcy stopniowo poprawiali, by to powiedzieć, jakość tej sfery swojej dyplomacji, choć pojawił się tam pewien zgrzyt. W ostatnim fragmencie książki Kuleba go opisuje, nawet opisuje swój udział w tamtych wydarzeniach. Chodzi o tak zwany efekt Babczenki. Efekt Babczenki, a na czym on polegał? Otóż jeszcze na kilka lat przed inwazją rosyjską doszło do takiego wydarzenia, które potem miało taki bardzo ciekawy rozwój akcji, że tak to ujmę. Taki cliffhanger się pojawia, rodem z różnych seriali. Jeżeli chcemy zaskoczyć widza serialu, no to robimy taki nagły, niesamowity zwrot akcji. Takim niesamowitym zwrotem były właśnie wydarzenia związane z zamachem na takiego rosyjskiego dziennikarza, który zamieszkał na Ukrainie. Mowa o panu Babczence. Otóż Babczenko był znienawidzony przez Kreml za to, co pisał na temat władz rosyjskich. No i po prostu Rosjanie od jakiegoś czasu szykowali się do tego, żeby go zamordować. Służby ukraińskie wykryły te plany zamachu i postanowiły ocalić po pierwsze Babczenkę, a po drugie po prostu rozbić tą szajkę rosyjską, która miała doprowadzić do zbrodni, do mordu. I co się stało? Na początku świat obiegła informacja o zamachu na Babczenkę. I jaki wtedy był, jaka była wtedy narracja mediów zachodnich? Po pierwsze, krytykowano władze ukraińskie, samą ukraińską państwowość jako niewydolną i nieudolną. I powoływano się tutaj na to, że Ukraińcy nie ochronili Babczenki, czyli nawet bardziej się skupiano nie tyle na rosyjskich sprawcach, ale na winie, czy raczej zaniedbaniu państwa ukraińskiego. I to zaniedbanie starano się przedstawić jako winę. Z drugiej strony oczywiście masa dziennikarzy zaczęła opisywać, jak to się z zmarłym, zamordowanym Babczenką przyjaźniła. I co się nagle okazuje? Następnego dnia na konferencji prasowej w Kijowie nagle na scenie przed mikrofonami pojawia się rzekomo nieżyjący Babczenko. Okazuje się, że to nie jest sobowtór, to nie jest jakaś symulacja, jest on cały i zdrowy. Okazało się, że jego rzekoma śmierć była inscenizacją przeprowadzoną przez ukraińskie służby, a mającą na celu uchronienie go. Jednocześnie ówczesny prokurator generalny Ukrainy, Jurij Łucenko, z jednej strony tutaj oświadczył, że udało nam się ochronić Babczenkę, udało nam się rozbić szajkę, która próbowała go zgładzić, a udało się to zrobić dzięki temu, że przekonano jednego z członków tej grupy, która miała dokonać zamachu, do tego, aby wydał pozostałych. Także po prostu przeprowadzono sprytną grę. Z drugiej strony skrytykował on tych, którzy zaczęli wykorzystywać rzekomą śmierć tego dziennikarza do tego, aby dowalić ukraińskiemu państwu i jego służbom. I tutaj jedna rzecz. Ciekawe jest to, że o ile różnym państwom, pokroju powiedzmy Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie służbom tych państw wybaczono by coś takiego, zwłaszcza że nawet w poprzednich dekadach się zdarzały takie sytuacje, kiedy celowo inscenizowano czymś śmierć po to, aby ochronić powiedzmy świadka czy jakiegoś ważnego polityka. Także to są działania, jeżeli mają służyć ochronie potencjalnej ofiary, to są one w pełni uzasadnione. To jednak w przypadku Ukrainy dziennikarze byli oburzeni, ponieważ uznali, że zostali ośmieszeni. I tutaj ciekawe jest to, że oni zupełnie pomijali to, że sam Babczenko i jego żona bronili państwa ukraińskiego i ukraińskich służb, dowodzili, że inaczej się nie dało tego zrobić, że to było po prostu potrzebne, aby go ocalić.
to nagle ci sami dziennikarze, którzy tak się rozpisywali, jak to tęsknią za nim, jak to żałują tego, że już go nie ma wśród żywych, no oni zupełnie wtedy olali, można tak powiedzieć, słowa samego właśnie Babczenki, ich rzekomego kolegi. Także tutaj widzimy, że wystąpiło wtedy na świecie takie trochę podejście na zasadzie co wolno wojewodzie, prawda? A z drugiej strony media zachodnie nie mogły, jakby to powiedzieć, psychicznie wytrzymać tego, że ich wyobrażenie o rzeczywistości nie przystawało do tego, co jest naprawdę rzeczywistością. I Kuepa zresztą też to opisuje, że czym innym jest wyobrażenie, a czym innym jest stan faktyczny. Dla bardzo wielu dziennikarzy tym właśnie wyobrażeniem był obraz całkowicie niewydolnego państwa ukraińskiego, które z niczym sobie absolutnie nie radzi, i wszechmocnych Rosjan. A gdy okazało się, że rzeczywistość jest inna, no to ciężko im było to przetrawić i po prostu szukali winnych. A niestety oliwy do ognia dolały wtedy problemy komunikacyjne Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i ówczesnego prokuratora generalnego z mediami, bo Kuleba właśnie opisuje, że o ile wbrew pozorom Ukraina świetnie, jego zdaniem, rozegrała samą obronę Babczenki, czyli ocalenie go, później jeszcze ta sytuacja z jego ożywieniem, że to było całkiem świetne, ale po prostu potem zawalono, jeżeli chodziło o komunikację. Albo używano niezbyt odpowiednich argumentów, można było lepsze wykorzystać, albo po prostu no, wykorzystywano nieodpowiednie osoby mające komunikować, przekazywać informacje. I tutaj przykładem był chociażby ówczesny prokurator generalny Jurij Łucenko, który po prostu w trakcie wywiadu z jedną z zachodnich dziennikarek no po prostu sobie zupełnie nie poradził, choć jak wspomniał sam Kuleba, widać było, że ewidentnie miał dobre intencje. No ale pamiętajmy, że liczą się nie tylko intencje, ale i sam efekt. Także no tutaj Kuleba właśnie bardzo opisuje ten ciekawy efekt, który z jednej strony doprowadził do pewnego ośmieszenia mediów zachodnich, a z drugiej strony, pomimo tego, że to była świetnie zorganizowana operacja, to mimo wszystko przyniosła ona pewne problemy Ukrainie, ponieważ no, doprowadziła do sytuacji, w której troszeczkę podważono wiarygodność służb państwa ukraińskiego, prawda? Ale sam wątek, czyli efekt Babczenki, to jest ostatni rozdział tej książki, jest naprawdę świetny i w pewnym momencie czyta się go troszeczkę jako taki opis z pewnej takiej perspektywy jakiejś sensacyjnej historii. I zresztą nawet ten przebieg już po ujawnieniu, że Babczenko żyje, jest nie mniej pasjonujący niż opis tego, jak wyglądała wtedy tak na bieżąco sytuacja, bo Kuleba też to opisuje, jak to wyglądało mniej więcej z godziny na kolejną godzinę. Także no, też to jest niesamowite. Myślę, że też spotykają się Państwo cały czas też z jakimiś swoimi bańkami informacyjnymi. Warto czasami wyjść ze swojego świata właśnie informacyjnego, sięgać innych źródeł informacji. Prawdy, fejki, myślę, że i też Państwu towarzyszą każdego dnia. Muszą Państwo analizować tę rzeczywistość, nie dać się wchłonąć przede wszystkim. Myślę, że też tutaj Ukraina jest doskonałym przykładem dla innych krajów, w szczególności pod kątem edukacji, nauki, doświadczeń o tym, jak radzić sobie z tą rosyjską półprawdą przede wszystkim, gdzie te rosyjskie komunikaty bardzo często prawda miesza się właśnie z fałszem. To może tak na zakończenie. Ukraińcy ufają swoim mediom, ufają swojej administracji? O, no właśnie z tym bywa różnie i sam Kuleba w pewnym momencie to ciekawie opisuje, gdzie mamy do czynienia niejednokrotnie z taką dziwną sinusoidą. Otóż Kuleba opisuje to w taki sposób, że Ukraińcy mają jeden poważny problem. Otóż Ukraińcy lubią myśleć apokaliptycznie, czyli bywa, że z błahego problemu czynią
problem katastrofalny. Taki, który ma wyglądać tak, jakby nie udało się mu podołać. I to czasem naprawdę widać nawet dzisiaj, gdzie chociażby dobrym takim problemem był temat dronów FPV, gdzie jedna mocno zaangażowana ukraińska wolontariuszka z taką, można powiedzieć, dramatyczną miną, grobowym wyrazem twarzy opisywała, jak to Rosjanie tworzą nieporównywalnie więcej dronów FPV, Ukraina jest daleko w tyle, a tymczasem proste liczby oraz to, co się faktycznie dzieje na froncie, po prostu przeczą jej słowom, bo jeżeli już gdzieś Rosjanie mają jakąś przewagę w tych dronach FPV, to są to po prostu węższe odcinki, ale odbywa się to kosztem z kolei innych odcinków. I to jest właśnie też ciekawy przykład tego, jak wygląda ta ukraińska narracja i na jakie po prostu góry lodowe musimy uważać, nawet czytając czy słuchając niektórych osób z Ukrainy, bo im się niekiedy naprawdę ten bzdurnie apokaliptyczny nastrój niekiedy udziela. I on też nawet fajnie opisuje takie dwie przeciwstawne strony jednego medalu. A więc takie rzucane od roku 2014 roku przez Ukraińców hasła zdrada, zwycięstwo. Czyli, że nie ma jakichś odcieni szarości, ale coś musi być albo właśnie zdradą, celowym działaniem negatywnym, jakimś takim sabotażem, albo musi być całkowitym zwycięstwem. I co ciekawe, on nawet wspomina, że niestety, ale to jest po prostu przykład wrzutki rosyjskiej. Otóż w bardzo ciekawy sposób rosyjscy polittechnolodzy zdołali wpleść w tą ukraińską sferę medialną, ten ukraiński styl myślenia, właśnie ten taki sposób oceniania rzeczywistości, że coś musi być albo zdradą, albo zwycięstwem. On to też niejednokrotnie do tego tam wraca. Ale też pozwolę sobie jeszcze na zakończenie, Mateuszu, wspomnieć o takich czterech poradach Dmytra Kuleby, moim zdaniem bardzo cennych, one się przydadzą. Po pierwsze, nie dziw się niczemu. Po drugie, nie wierz pierwszemu wrażeniu. Po trzecie, nie bierz wszystkiego do serca. I na koniec, nie śpiesz się z oceną. Mam nadzieję tutaj, że te cztery porady Dmytra Kuleby, autora książki, tutaj znajdą zastosowanie i będziemy z większym spokojem obserwować to, co się wokół nas dzieje, i zarazem spokojniej i celniej, trafniej wyciągać wnioski. Tak jest. Drodzy Państwo, również komentując, zachęcam do stosowania tych zasad. Raz jeszcze wydawnictwo Prześwity, Dmytro Kuleba, Wojna o rzeczywistość. Bardzo dziękuję, Marku. Ja również bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.